Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jemrzejek-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu omówić kilka kwestii związanych przede wszystkim ze zmianami, które mają wejść w lipcu, ale też tymi, które mają wejść w maju 2022 roku. Jako że bardzo dużo Państwa pytań dotyczy tych zmian, przede wszystkim podatkowych, które się pojawiają, ale te, które wpływają na Waszą działalność gospodarczą, pomyślałam, że warto zrobić takie krótkie wideo. Oczywiście tych zmian jest bardzo dużo, ale ja je ograniczę tylko do tych, które mają wpływ na przedsiębiorców i to tylko w takim zakresie, którym czasowo będziemy w stanie ująć. Gdyby chcieli Państwo, żebym omówiła coś bardziej szczegółowo albo coś omówiła, czego w ogóle nie powiem dzisiaj, to prosiłabym po prostu o komentarz. Będziemy w tej chwili projektowali następne filmiki. Już dość dużo mamy zapytań z YouTube Państwa, więc myślę, że wkrótce będą po prostu takie tylko Q&A dotyczące tego, co Państwo napisali na YouTube i co chcieliby Państwo wiedzieć. Natomiast przechodząc merytorycznie, to oczywiście wiedzą Państwo o tym, że będzie zmiana, że w lipcu zmiana przede wszystkim zmieni wysokość opodatkowania. Myślę, że wszyscy słyszeli z 17 na 12%. Natomiast zaraz Państwu omówię te ogólne założenia, które się przebiło oczywiście przez media, ale chciałam Państwu pokazać coś innego. Mianowicie, między innymi się pojawiła taka opinia prawna z 9 marca 2020 roku, podpisana przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów, pod którą się podpisał pan profesor doktor habilitowany Antoni Hanusza i on opiniował projekt tej ustawy, w którym wskazywał na to, w jakim celu w ogóle jest ta zmiana. Wszyscy wiemy, jak został wprowadzony nowy ład, z jakimi to się wiązało konsekwencjami od stycznia. I pan profesor bardzo fajnie to podsumował. Chciałam Państwu dlatego zwrócić uwagę na tę opinię, ponieważ naprawdę zaintrygował mnie sposób myślenia po jej analizie. Między innymi wskazał na to, że projektowane unormowania zmierzają do usunięcia stanu, w którym obowiązujące przepisy rozporządzenia wykraczają poza zakres delegacji ustawowej. Tak w dużym skrócie, żeby to omówić, to sytuacja wygląda tak, że zostały wdrożone przepisy, które nie miały delegacji ustawowej dającej im możliwość w ogóle do ustanowienia takowych przepisów. I w związku z tym w tej chwili próbuje się naprawić ten błąd poprzez jakby zalegitymizowanie tej sytuacji, która powstała, a wiązała się z przedłużeniem terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek, więc kwestią wydaje się dość istotną. Natomiast patrząc na to, jak to zostało uregulowane, no jak się okazuje, nawet rząd zauważył, że jest konieczność zmiany, w związku z tym te zmiany są robione. Myślę, że Państwo wiecie, jakie ma to konsekwencje. Gdyby nie, to oczywiście to omówimy w odrębnym wideo, ale to jest naprawdę intrygujące, że takie rzeczy się zdarzają, pomimo tego, że nawet Centrum przy Radzie Legislacyjnej o tym wie, że tak jest, a pomimo to wdrażamy zmiany. Druga rzecz, która wydała mi się interesująca, to dotyczy ona zmiany w podatku dochodowym osób fizycznych. Projektowane zmiany oczywiście rozszerzają podatników, których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą być w trakcie roku podatkowego pomniejszane o określoną część kwoty zmniejszającej podatek. W bardzo dużym skrócie rząd zauważył, że to, że nie możemy odliczyć składki zdrowotnej my jako przedsiębiorcy, stanowi bardzo duży problem, myślę, że dla wszystkich. W związku z tym w tym zakresie są zmiany. I teraz już w kosztach prawdopodobnie będzie można odliczyć, jeżeli oczywiście nie wejdzie jakaś nowa nowelizacja. Dla tych, którzy są na podatku liniowym, będzie można odliczyć składkę do kwoty 8700 rocznie. Dla ryczałtowców 50% kwoty składek. Dla tych, którzy są na karcie, 19% kwoty zapłaconych składek. Więc niewątpliwie zmiana jest bardzo in plus i w ogóle, jeżeli się popatrzy na te zmiany, które mają wejść w lipcu, one są bardzo korzystne dla podatników, płatników, więc jeżeli chodzi o te zmiany, które w tej chwili są wdrażane, warto się z nimi zapoznać, bo one naprawdę dużo zmieniają. Zmieniają też w zakresie tych świadczeń chociażby z PIT-2. Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało w styczniu, że pracownik, jeżeli nie podpisał, nie złożył oświadczenia pracodawcy, to już w czasie roku podatkowego w ogóle nie miał takiej możliwości. I wszystko wskazywało na to, że dopiero w rozliczeniu rocznym będzie mógł złożyć takie oświadczenie i w związku z tym też będzie można mu pomniejszać te zaliczki. Natomiast teraz prawdopodobnie tak wejdzie zmiana, która spowoduje, że ktoś naprawi ten błąd, który no był oczywistym. Tak? Dużo i pracowników, i pracodawców wiedziało o tym. Wszyscy pamiętamy, jak na szybko były składane te oświadczenia, więc bardzo dobrze, że ustawodawca to zauważył i zmienia.
Zatem będzie taka możliwość i w trakcie roku podatkowego już będzie można złożyć ten PIT 2 w tym oświadczeniu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, takie, które nie są tak medialne i często omawiane, to jest ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale było to bardzo rozgłaśniane, że wejdzie. Została uchwalona 1 października 2021 i ma vacatio legis 6 miesięcy. Te 6 miesięcy przypada właśnie teraz, czyli 26 dokładnie maja 2022 roku ustawa wejdzie w życie. I jeżeli ktoś się zastanawia, bo niewątpliwie wszyscy zauważyliśmy, że no ten rynek kredytów trochę inaczej dzisiaj wygląda z uwagi na inflację. Przez kilka ostatnich miesięcy mocno zmieniła się sytuacja z udzielaniem kredytów. Myślę, że każdy, kto chciał dostać kredyt, odczuł to. W związku z tym ta ustawa, która wejdzie lada dzień, z pewnością zmieni sytuację na rynku, bowiem daje możliwość uzyskania kredytu gwarantowanego określonym podmiotom. Oczywiście jest tak, że regulacja wskazuje, kto może takie dostać finansowanie. No i tutaj są wyłączenia osoby, która posiada jakąkolwiek nieruchomość, z wyłączeniem czy spółdzielcze prawo do lokalu, czy w ogóle lokal mieszkalny, czy swój dom, tak w cudzysłowie tu ujmując. Ale niewątpliwie to spowoduje, że bardzo dużo młodych małżeństw, którzy generowali popyt na rynku nieruchomości, w tej chwili będzie miało szansę na to, żeby starać się w ramach tej ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym na dostanie takiego kredytu. W związku z tym myślę, że warto przeanalizować tę ustawę, szczególnie, że jest taka krótka. Naprawdę ustawa jest krótka, nie zawiera dużo regulacji, więc sprawdzenie warunków, czy Państwa będzie obejmowała, czy też nie, nie powinno nastręczać większych trudności. Jeżeli chodzi o same warunki, to one są uregulowane w artykule 4. I tutaj jest dość ciekawa regulacja, bo ona mówi, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w celu pokrycia całości lub części wydatków i jest ponoszony w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym jego wykończeniem oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej tego domu, ponoszony w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkaniowego albo stanowiących wkład budowlany. A zatem to nie jest tylko nabycie nieruchomości na rynku wtórnym, ale też pierwotnym i też wybudowanie domu jednorodzinnego, co myślę, że powinno spowodować pobudzenie trochę gospodarki, która w tym momencie na chwilę nam się zatrzymała. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie po przedsiębiorcach, których ja reprezentuję. Więc tak, proszę Państwa, żeby spojrzeć na zmiany. Mamy możliwość zmiany formy opodatkowania. Do 30 kwietnia 2023 dla tych osób, które są na podatku liniowym czy też ryczałtowym, jest możliwość zmiany i rozliczenia się skalą. Dla tych, którzy chcieliby od połowy roku rozliczać się skali i są na ryczałcie obecnie, do 22 sierpnia jest możliwość złożenia takiej deklaracji. A zatem zmiana bardzo duża. Jest też zmiana w zakresie zabytków. Na pewno wszyscy Państwo słyszeli, że teraz najlepszą inwestycją było nabycie zabytku. I prawdopodobnie się to zmieni, nie będzie już nabycie, a remontowanie. Więc rządzący doszli do przekonania, że nabywanie nieruchomości nie powinno mieć aż takich ulg, nawet jeżeli to jest nieruchomość zabytkowa. Ale gdyby chcieli Państwo taką zabytkową nieruchomość wyremontować, czyli ci, którzy już nabyli, spokojnie remontują, Państwu pozostają do rozważenia datę wejścia w życie tej ustawy, bo patrząc na to, że wcześniej mamy nabycie, w tej chwili będziemy mieli remont, to wygląda na konsekwencje co do tego, co należy robić z takimi nieruchomościami, gdyby mieli Państwo wolne środki finansowe. Kwota wolna przy umowie zlecenia. Od 1 lipca będzie możliwość naliczania jej też do zaliczek. Tak, bo był ten problem, że będzie rozliczana w końcu roku podatkowego. Teraz już będzie z powrotem na etapie zaliczek, czyli co miesięcznie, kiedy naliczamy pensję. Także w ramach umowy zlecenia, jak się rozliczamy, będzie taka możliwość, aby ją uwzględniać. Jeżeli chodzi o PIT, to na pewno Państwo słyszeli, że jest zmiana z 17% na 12%. Natomiast oczywiście w pierwszym progu podatkowym. Natomiast w drugim progu podatkowym mamy 10,800 i 32% powyżej 120 tysięcy. W związku z tym też likwidacja ulgi dla klasy średniej i to, co wydaje mi się ciekawe i dlatego chciałam Państwu na to zwrócić uwagę, jest w artykule 31a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych taki obowiązek płatnika, w którym ustawodawca przewidział, że przed pierwszą wypłatą powinien zostać poinformowany przez pracodawcę o możliwości złożenia oświadczeń
i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. A zatem ustawodawca, dostrzegając, jak bardzo skomplikowany jest nasz system podatkowy, doszedł do wniosku, że nie ma sensu go upraszczać. Nie ma sensu tego robić tak, żebyśmy wszyscy rozumieli, jak należy go stosować. Najlogiczniej jest nałożyć na pracodawcę obowiązek, aby musiał o wszystkim poinformować pracownika. Uważam, że to jest fenomenalny pomysł, bo pracodawcy oczywiście mają jeszcze mało obowiązków, dlatego też Państwa jako pracodawców przestrzegam, warto zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście wejdzie to w życie. Jeżeli wejdzie, no to trzeba przygotować formularze, które będą informowały pracowników nowo przyjmowanych o tym, jakie mają uprawnienia, co powinni złożyć, jakie oświadczenia, wnioski, żeby dopełnić wszystkich obowiązków. A zatem za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wideo. Do zobaczenia.